Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Pochwal się swoimi bitwami. Dzisiaj zapraszam was na pokład pancernika Conqueror. Jest to pancernik brytyjski 10 poziomu. Kapitan zatapia jedynie dwa okręty, ale robi bardzo potężny damage w wysokości 314 828 i zdobywa bardzo dużą tutaj ilość odznaczeń oraz medali. Moi drodzy, zachęcam was również do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się, jakie okręty są w tej chwili w testach. Za niedługo będziecie mogli je zakupić do swoich portów. No i co najważniejsze, robię powtórki waszych przepięknych bitew. Autorem dzisiejszej bitwy jest kapitan Fleck 2019 z drużyny Morsa. Usiądźcie sobie wygodnie, odpływamy. Kapitan bierze na cel japoński pancernik Tatsuma, poszła pierwsza salwa. Ciekaw jestem, czy kapitan trafi, bo to jest jednak 22,5 km. No zobaczymy. I czy będzie trafienie? Jest tam trafienie za 11 800. Już Tatsuma płonie. I następna salwa z Conquerora. Satsuma oddaje salwę. Ciekaw jestem, do jakiego to okrętu strzela. No trafia tutaj w Wenecję. No i Satsuma jest podpalona. Zobaczcie, już w tym momencie Satsuma bodajże miała dwa podpalenia. Kapitan na Satsumie ugasił się. Za górą widać Hindenburga. Jest również Worcester. Z przodu widzimy Montanę, która próbuje również tutaj trafić w tego Conquerora. Jest i następna salwa do Satsumy. No i teraz następne podpalenia. Zobaczcie, ależ tutaj ten Conqueror pięknie pali. Kapitan nie używa na chwilę obecną pocisków przeciwpancernych, lecz tylko i wyłącznie pociski burząco podpalające, które mają bardzo duży procent podpalania. Jest Satsuma, ona będzie wychodziła w tej chwili zza góry. No i kapitan bierze sobie na cel wyprzedzenie, no i poszła salwa do japońskiego pancernika. Bardzo proszę, no tutaj troszeczkę takie małe muśnięcie można powiedzieć, bo to jest jedna penetracja. Dużo graczy mnie się pytało, jak można podejrzeć, jak tam lecą pociski lub torpedy, więc już wam odpowiadam, wystarczy nacisnąć literkę Z. I wtedy widzimy, jak lecą pociski lub płyną torpedy. Jeżeli chcemy sobie zmienić tutaj na inny pocisk lub na inną torpedę, wystarczy wcisnąć literkę C i wtedy mamy możliwość wybrania sobie odpowiedniej torpedy czy pocisku. No i mamy jeszcze Hindenburga, który stoi za górą 20 km i 300 metrów. Próbuje on również podpalić Conquerora. No i Satsuma w dalszym ciągu ucieka. Próbuje się tutaj ratować, ponieważ Conqueror bardzo mocno obija tą Satsumę. Próbuje ją za wszelką cenę podpalić i tak jest, tu ładnie trafia. No niestety się Satsuma nie podpaliła. Jest i Hindenburg, 19 km, 500 metrów. Zobaczymy, czy ten Hindenburg dostanie tam jakieś torpedy. Idą do niego chyba od Halanda. Zobaczymy za chwilę, czy dostanie te torpedy. Jest tam torpeda, jedna chyba w celu i teraz pociski idą od Conquerora. Jeżeli będzie trafienie, jest trafienie za 6000, przepraszam. Hindenburg się pali, jeszcze ktoś tam oddaje strzał do Hindenburga i myślę, że Hindenburg z tym małym HP za chwilę będzie na dnie. Jest na dnie, jest Worcester. Worcester ewakuuje się, ucieka. Próbuje przeżyć tutaj jak najdłużej. I poszła pierwsza salwa, pierwszego fraga zdobywa
kapitan z drużyny Wir, nie Jakub. To jeden, który jest w drużynie z kolegą z Conquerora i jest Satsuma 24 km. No, kapitan bierze na cel tą Satsumę. Czy uda się? Jest. Oj, tu Wooster dostaje od przyjaznej Satsumy z drużyny zielonych. Patrzcie, i poszła salwa w tym momencie ze wszystkich dział do Satsumy z drużyny przeciwnej. No teraz zobaczmy, czy będzie podpalona ta Satsuma. Ma bardzo dużo HP. Jest trafienie, jest podpalenie. Puerto Rico nasz próbuje przejmować punkt alfa. Czekamy, czy uda się tutaj jeszcze zlikwidować tą Satsumę. Montana oddaje strzał do Conquerora. Conqueror bierze na cel Montanę. Pierwsza salwa do Montany. Lecą pociski do Montany. Czy ta Montana dostanie te pociski? Czy zostanie podpalona? No niestety kapitan nie trafił, ale jest Satsuma na celowniku. Jest Satsuma. Puerto Rico wyświeca tam radarem. Sprawdza, czy nie ma tu Z-52 niemieckiego niszczyciela. Nie, salwa do Satsumy. Jest trafiona. Jest tutaj podpalenie, zobaczcie. Pali się Satsuma. I następna salwa. No, jestem ciekaw, czy znowu będzie podpalenie, bo w tym momencie tutaj bardzo mocno się pali. Satsuma nabija damage ładnie i teraz jest to uśnięcie za 2300. Za 5 sekund kapitan odda następną salwę. Pięknie tu bokiem płynie Satsuma. Satsuma dostaje obrażenia. Na chwilę obecną się już nie pali, ale myślę, że za chwileczkę się Satsuma powinna podpalić. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj kapitan pokazuje wam w tym momencie prawdopodobieństwo podpalenia celu jest aż 49%. Tutaj chybił, nie trafił. Jest kolejna salwa w kierunku Satsumy. Jest podpalona, zobaczcie, już się pali. No i zobaczymy, czy zapali się Satsuma. No. Może jednak teraz? No nie udało się, zobaczcie. Satsuma dostaje takie obrażenia potężne, że za chwilę zejdzie na dno. Zobaczymy. No, wiele tutaj HP nie zostało już na tej Satsumie i jest salwa następna z Conquerora. Mamy blisko też Montany, która zapewne będzie chciała również zlikwidować Conquerora. No i to chyba będzie pierwsze zatopienie dla Conquerora. Jak przykro, zobaczcie. Nasza Satsuma likwiduje nieprzyjacielską Satsumę. Conqueror tutaj zrobił bardzo potężny damage na tej Satsumie, bo 141 000, zobaczcie, 530. Przede wszystkim to nie wszystkie pociski do tej Satsumy, ale mamy 6 podpaleń i 50 pocisków celu.
Na horyzoncie pokazuje się uciekająca Montana. Jestem na samym końcu mapy i jest salwa z Conquerora. No, Montana ma tylko 30 tysięcy swojego HP na tym okręcie. No jest tam trafienie, już jest Montana podpalona. Montana musi w tej momencie się tutaj ratować, musi coś kombinować, żeby zlikwidować tego Conquerora, bo nasz Conqueror ma jeszcze 70,5 tysiąca życia. Montana oddaje salwę w kierunku Conquerora. Nie trafia w Conquerora i mamy teraz następną salwę do Montany. Montana płynie teraz bokiem. Nie ma innego wyjścia. I... No, nie szkodzi. Nie trafiony, ale za chwilę zobaczymy, co się będzie tutaj wyprawiało. Bo z tego co widzę, że Montana będzie atakowała. Płynie w kierunku Conquerora, oddając tutaj salwę do Conquerora. I Montana już trafia w Conquerora. Jest salwa do Montany. Montana... No szczęśliwa jest, bo niestety nie dostaje tam pocisków, jest tam wtrafienie w obronę artylerii przeciwlotniczej. Znika nam Montana. Kapitan wysyła samoloty z bombami głębinowymi, aby wyświeciły, zlokalizowały płynącą Montanę. Jest i zobaczcie, Montana zbliża się bardzo szybko do Conquerora. Będzie chciał tutaj zagrać twarzą w twarz z Conquerorem. Montana dostaje tam obrażenia. Oj, tutaj Conqueror troszeczkę już poczuł działa Montany. Montana. Czy kapitan na Conquerorze będzie chciał przełączyć się na pociski przeciwpancerne? 10,5 km i w tym momencie widzimy, że jest tutaj ładne trafienie, jest podpalenie, ale te pociski, im bliżej ten okręt, to pociski troszeczkę sieją po całym oceanie, nie trafiają dokładnie w cel. Montana oddaje salwę. Zobaczcie, rykoszety tam jakieś weszły. Conquerora ładnie tutaj kontuje na Conquerorze. Kapitan, jest następne podpalenie. Jest salwa, artyleria dodatkowa już walczy z Montaną. Zobaczcie, jaki będzie tutaj efekt tej walki. Drużyna Zielonych straciła prawie że wszystkie okręty, pozostały tylko 4. No coś nieprawdopodobnego, mamy zwiastun tragedii. No i teraz Montana. O, już tutaj Conqueror dostaje, Montana również i to już jest koniec. Myślę, że Montana albo się spali, albo ostatnia salwa zrobi tutaj zatopienie. Jest zatopiony. Bardzo ładnie. Zobaczcie, 217 199, 11 podpaleń i 79 pocisków w celu. I salwa do okrętu. Zobaczymy, jakim skutkiem, czy Louisiana dostanie. Jest Louisiana podpalona. Illinois jest coraz bliżej, on zaraz chwileczkę nam wypłynie za górkę. Zobaczcie na minimapę. Będzie na pewno chciał zatopić Conquerora. Jest to, co mówię, właśnie zobaczcie, pokazuje się Illinois, ale jednak jest Illinois, oddaje strzał do Conquerora, pociski idą do niemieckiego pancernika. Czy zostanie tutaj pancernik podpalony? Jest tam trafienie za 2300, ale niestety nie podpala i zobaczcie, jest duży kaliber, pokazuje się nam Illinois, jest coraz bliżej, kapitan w dalszym ciągu nie zmienia na Conquerorze pocisków, cały czas bije z burząco podpalających. No i jest salwa, jest tam trafienie za 8000, z drugich dział za 4000 i mamy w dalszym ciągu Illinois. Artyleria dodatkowo obija już Illinois, pokazuje się Louisiana, 12 km, 100 metrów. No i teraz zobaczcie, jeżeli by kapitan miał pociski w
przeciwpancerny, to ten Illinois na pewno by odczuł siłę tych pocisków, moc dział. I jest trafienie, dwa podpalenia. 11880. Znikają okręty, nie widać. Jest, zobaczcie, pokazuje się Illinois. Jest Illinois. No i teraz, jeżeli trafi i podpali, to będzie już bardzo dobrze. Illinois płynie dziobem do tegoż naszego Conquerora. Jest salwa, są dwa podpalenia. Illinois się pali. Kapitan nie decyduje się w dalszym ciągu na Conquerorze przejść na pociski przeciwpancerne. Tak jest i zobaczymy, jak to się to będzie wszystko teraz przedstawiało. Jest kapitan na Conquerorze w dużych kłopotach. Conqueror się pali, ale on może tutaj się naprawić, może wrócić swoje HP. I jest trafienie, no i jest następne dwa podpalenia. Czy zdąży spłonąć ten pancernik Illinois, czy Conqueror przeżyje tą walkę z Illinois? Zobaczmy. Pozostały tylko i wyłącznie dwa. Och, tu dostaje obrażenia. No i teraz zobaczcie, bardzo mocno się pali ten Illinois. Jest trafienie, jest otopienie. Ależ tutaj kapitan pięknie zagrał. Trafił w tego pięknie pancernika. Jest bardzo ładnie. Mamy tutaj 44 sekundy do końca meczu. Myślę, że to już się tutaj nic nie zmieni. Także dziękuję serdecznie za podesłanie tego przepięknego widowiska, tego przepięknego meczu.